Witam Państwa w kolejnym cykielu pytań i odpowiedzi. O, co tu my mamy? Skoczymic. Szanowny Panie Stanisławie, pisze Pan Skoczymic. Dziękuję za niezwykle cenne komentarze i analizy, jakie Pan publikuje. Chciałbym zadać dwa pytania. Pierwsze. Czy zakładając, że w Polsce jest tylko 10% ludzi myślących, rzeczywiście mamy jeszcze szansę na poprawę naszej sytuacji i rozwój poprzez rozsądne rządzenie naszym umiłowanym krajem? Czy zawsze będziemy już skazani na biedę i wyzysk przez naszych rotujących najważniejszych sojuszników? No, ja trochę lepiej oceniam nasze społeczeństwo, ale nawet gdyby było 10%, no to jest tylu, ilu nie mógł znaleźć Abraham w Sodomie i Gomorze. W związku z tym to już byłoby coś, to już warto tutaj próbować. No i trzeba próbować podejmować próby rozsądnego rządzenia. Moim zdaniem takim wstępnym warunkiem, i to sine qua non, rozsądnego rządzenia jest przekonanie jeszcze paru procent, na przykład drugie 10% ludzi w Polsce, że rząd ich przekupuje ich własnymi pieniędzmi. Jeżeli oni to zrozumieją, to wtedy szanse na rozsądniejsze rządzenie mogą się gwałtownie zwiększyć. Więc dlatego trzeba próbować nie poddawać się tutaj pesymizmowi, nie opuszczać rąk, tylko cierpliwie i metodycznie próbować przekonywać ludzi, nawet w swoim najbliższym otoczeniu. Drugie pytanie. Jeśli bogaty Zachód doszedł do bogactwa poprzez rozsądne rządzenie, a większość społeczeństwa to inteligentne osoby myślące, to skoro teraz sami głosują na niewolniczy socjal, to znaczy, że utraciły swoją inteligencję. Myślę, że nie, ponieważ inteligencja jest mocno uwarunkowana genetycznie, więc nie mogła się zasadniczo zmienić. Nasuwa to wówczas wniosek, że to przemyślane działanie nastawione na osiągnięcie korzyści. Trudno mi jednak to pogodzić, bo jaka jest korzyść w dobrowolnym poddawaniu się niewolnictwu za własne pieniądze? Być może Pan będzie w stanie tę zagadkę rozwiązać. Dziękuję serdecznie, życzę zdrowia, dobrego samopoczucia na co najmniej 100 lat. Dziękuję za te życzenia. No, podzielam Pańską wątpliwość, że trudno jest to pogodzić i ja bym wytłumaczył to inaczej. Pan tu pisze, że inteligencja się nie zmieniła, bo to jest genetycznie uwarunkowana, ale taki zoolog austriacki, już nie żyjący oczywiście, Konrad Lorenz, zauważył, że gatunek ludzki podlega domestykacji. On to nazwał domestykacją, czyli udomowieniu jakby to. No i jakie są konsekwencje domestykacji? Na przykład różnica między kaczką dziką a kaczką udomowioną. Kaczka udomowiona jest większa od dzikiej, tłustsza i tak dalej, ale już nie potrafi latać. No więc widzimy, że konsekwencje domestykacji gatunku ludzkiego mogą właśnie być takie, że genetyczny przekaz inteligencji może ulec osłabieniu. Bardzo możliwe, że z takim zjawiskiem mamy do czynienia. Tu jeszcze nie mogę się oprzeć zacytowaniu takiej pięknej piosenki napisanej przez Agnieszkę Osiecką i stosowny fragment brzmi tak. Gęsi już wszystkie po wyroku, nie doczekają się kolędy. Odcięte głowy ze łzą w oku zwiędną jak kwiaty, które zwiędły. Dziś jeszcze gęsi kroczą tłumnie w ostatnim sennym kontrdansie, jak tłuste księżne,
które dumnie witały przewrót, kiedy stał się. Otóż myślę, że ci ludzie, o których tutaj pan pisze, których pan podejrzewa, że utracili swoją inteligencję, moim zdaniem słusznie ich pan podejrzewa o to. Jeszcze dołóżmy do tego system edukacyjny i propagandę, to przecież nie mija bez śladu, że ci ludzie właśnie zachowują się jak te tłuste księżne i zanika w nich nie tylko inteligencja, ale nawet instynkt samozachowawczy. Pani Aleksandra Karpacka. Szanowny panie Stanisławie, gdyby swego czasu został pan jednak adwokatem, jak odnosił się by pan do ewentualnego bronienia przestępców? Czy mając za potencjalnego klienta, załóżmy mordercę, a dodajmy jeszcze skrajny przypadek mordercy małego dziecka, uznałby pan swój adwokacki obowiązek działania w interesie tegoż klienta jako wystarczający powód, by po prostu tę rolę wypełnić najlepiej jak się da? Czy też byłoby to dla pana nie do przeskoczenia i czy w takiej sytuacji po prostu selekcjonowałby pan przypadki, na te, których może pan się podjąć pod kątem pańskiej moralności i te, które byłyby z nią w sprzeczności? Dziękuję. No, zwracam uwagę, szanowna pani, że adwokat w prawach karnych broni przestępców, nie ludzi niewinnych, no bo zakładamy optymistycznie, że ludzie niewinni to stosunkowo rzadko trafiają przed niezawisłe sądy. No zdarza się to, ale miejmy nadzieję, że są to wyjątki potwierdzające regułę, że tam trafiają przestępcy. No i adwokat ma bronić zbrodniarza, nie człowieka niewinnego, nieposzlakowanego. Na czym polega rola adwokata? No tutaj muszę powiedzieć nie bez melancholii, że w naszym procesie karnym rola adwokata duża nie jest. Nie ma dużej roli do popisu adwokat. Kiedyś na pewnym spotkaniu towarzyskim pewna pani mecenas, już trochę w dobrym chmielu, powiedziała, myślę, że to było szczere, że nasza, to znaczy adwokatów, rola sprowadza się do umiejętności wręczenia łapówki sędziemu. No to jeśli tam nawet trochę przesady w tym było, to dobrze to nie wygląda. Adwokaci mają większe pole do popisu przy sądach przysięgłych. Tam jest inna trochę procedura. No i tam rzeczywiście różne takie emocjonalne stany adwokaci zręczni, dlatego tam krasomówstwo bardziej kwitnie, zręczni adwokaci mogą wprawiać przysięgły w rozmaite stany emocjonalne, a oni decydują o tym, czy uznać delikwenta za winnego, czy za niewinnego, przynajmniej jeśli nie we wszystkich zarzutach, to w niektórych. No a powiedzmy w polskim procesie karnym adwokat może korzystać z pewnych takich rozwiązań, na przykład takich, że w razie wątpliwości tłumaczy się je na korzyść oskarżonego. Więc rolą adwokata jest podważanie jakichś, jeśli one się nadają do podważenia, okoliczności faktycznych nawet, tworzących stan faktyczny, po to, żeby się pojawiły właśnie wątpliwości, czy tak to wszystko wyglądało, jak zostało przedstawione w akcie oskarżenia, czy też wyglądało jakoś inaczej, a jeżeli inaczej, no to znaczy, że wersja przedstawiona w akcie oskarżenia jest błędna. W związku z tym taką wątpliwość należy tłumaczyć na korzyść oskarżonego i to jest rola adwokata. Podobnie jak wynajdywanie okoliczności łagodzących albo nawet wyłączających przestępczy charakter czynu, na przykład stan wyższej konieczności, czy tam obrona konieczna w przypadku morderstwa. No nie, jeśli chodzi o mordercę dzieci, to jest to mało prawdopodobne, ale w przypadku morderstwa osoby dorosłej to już bardziej. Przypominam sobie taką sprawę karną, w której oskarżony był niejaki Iwan Ślesko, wel Zygmunt Bielaj. On był oskarżony o zamordowanie lekarki z Kutna.
ale nie udało się odnaleźć zwłok tej lekarki. No i w związku z tym to była ta wątpliwość podnoszona przez obrońców tego Bielaja, czy Iwana Ślesko, że nie ma pewności, że ta lekarka została zamordowana. No, a wprawdzie okoliczności wskazują, że mógł ją zamordować Iwan Ślesko, ale też mógł jej nie zamordować. Dlatego za uprowadzenie, bo to zostało mu udowodnione ponad wszelką wątpliwość, że on ją zwabił i tam gdzieś ją wywiózł. On twierdził, bronił się, że to on ją tylko dostarczył jakiemuś jegomościowi, którego nazywał brodaczem i że to ten brodacz dalej już przejął tę lekarkę. Więc z powodu tych wątpliwości podniesionych przez obronę Bielaj nie dostał czapy, tylko 15 lat więzienia. Także taka jest rola adwokata i to żadnej kolizji z moralnością tutaj nie ma, bo adwokat... Rola adwokata nie polega na tym, żeby wierzył w niewinność swojego klienta, tylko żeby go bronił. I tyle. Pan Mikołaj Matuszczak. Panie Stanisławie, najcierpliwszy dla wyznawców keynesizmu, dziś zaproponuję trzy kolejne pytania. Pierwsze, czy do kierowania państwem nie są w pewnym sensie predestynowani nawróceni kryminaliści? W końcu niejako od podszewki poznali działalność służb państwa i granice jego możliwości. No to jest możliwe, tym bardziej, że taki nieżyjący już amerykański ekonomista, sławny Maurycy Rothbard, taki libertarianin, twierdził, że państwo jest najgroźniejszą organizacją przestępczą. No to w takim razie nawróceni kryminaliści oczywiście mogą tutaj przynajmniej niektórymi segmentami państwa kierować. No, nie jest to... No jak Lenin mówił, że państwem może rządzić nawet kucharka, no to nawróceni kryminaliści są niewątpliwie bardziej biegli w, że tak powiem, forsowaniu, bo na czym polega rządzenie państwem? No na zarządzaniu sektorem publicznym, a z kolei zarządzanie sektorem publicznym wymaga takiej forsowania swojej woli, nie woli tam kogoś innego, na przykład opozycji, tylko woli rządu. No i tutaj, że tak powiem, doświadczenia nawróconych kryminalistów mogą być przydatne. Drugie pytanie. Wzrost liczby samochodów to poważny problem. Żaden tam ekologiczny, ale niedługo trudno będzie swobodnie poruszać się po drogach miast, nie mówiąc już o znalezieniu miejsca do parkowania. Ten rodzaj podróży traci swoje pierwotne uzasadnienie, szybkość i sprawność. Staje się zaś udręką, w dodatku coraz droższą. Jestem jak najdalszy od popierania biurokratycznych regulacji czy rozwiązywania problemów przez przymus fiskalny albo nachalną propagandę, ale jak pan myśli, jakie będą próby znalezienia remedium, jeśli na horyzoncie dziejów nie pojawi się rychło przełom technologiczny i zmiana jakościowa jak niegdyś między koniem a samochodem? No myślę, że się pojawi, no już się pojawia, na przykład w miastach coraz bardziej popularnym środkiem lokomocji, to nawet dla dwóch osób, nie są motocykle czy skutery, tylko hulajnogi. No i ten przełom technologiczny, może to nie jest jakiś przełom na miarę kopernikańską, ale jest to pewien przełom. No, wystarczy sobie wyobrazić, co by było, gdyby nie było dzisiaj, w dzisiejszych czasach, w dzisiejszych miastach, gdyby nie było samochodów, tylko konie, no to konie by, no smród by był niesamowity, raz, że one stajnie by musiały być, no a tam konie by, że tak powiem, załatwiały swoje naturalne potrzeby, co powoduje oczywiście rozmaite skutki uboczne, tam zapachy różne i tak dalej. Ileś tego nawozu by trzeba było, ten nawóz gdzieś wywozić, no nie wiadomo jak to i tak dalej, a poza tym
konie ciągnąc tam pojazdy, załatwiałyby się również na ulicy. No i to w rynsztokach, rynsztoki spływałyby końskim moczem. No więc dobrze, że samochody jednak nie są takie uciążliwe, jakby nie są aż do tego stopnia uciążliwe, jakby była trakcja konna w czasach współczesnych. Trzecie pytanie. Czy istnienie portali społecznościowych, a przy tym powszechna umiejętność pisania, przyczynia się do tego, że wiele osób traci energię, ochotę do wyrażenia niezadowolenia w bardziej czynny sposób i dlatego nic się nie zmienia? No być może, że to jest. Ja na przykład taką pewną teorię mam, bo często byłem w mediach społecznościowych poddawany ostrej krytyce, żeby nie powiedzieć obelgom takim i to z takimi groźbami karalnymi, że tam mnie zamordują, że tego w ryja mi obiją i tak dalej. Więc, ale to specjalnie się takimi groźbami nie przejmowałem, dlatego że jeżeli ktoś już się fatyguje, żeby tak mi tutaj dołożyć zdrowia poprzez internet, no to bo on już tego nie zrobi, tych zapowiadanych przez siebie, bo jakby chciał naprawdę mi zrobić krzywdę, to by mnie o tym nie informował, tylko by mi po prostu zrobił krzywdę. Także wydaje mi się, że jest pan na tropie. Pan Kazimierz Spaczyński. Dlaczego nikt nie mówi czy pisze, że ta wojna to jest obrona przez Rosję swoich złóż minerałów? Ta wojna to było wyprzedzenie ukryw ataku. Czy to się stało, bo Zełenski zaczął mówić o broni nuklearnej? Poza tym to muszę dodać, że Rosjanie nienawidzą faszyzmu i nazizmu, wręcz są wściekli, jak o tym słyszą. No ja bym tak nie był pewien tego, że Rosjanie akurat taką mają właściwość, bo co to jest faszyzm? No, istotą, takim najtwardszym jądrem faszyzmu jest przekonanie, że państwu wszystko wolno. No to Rosjanie chyba chętnie się z tym godzą. W każdym razie godzili się na przykład za Stalina, to się chętnie godzili. Czy tam nie wewnętrznego jakiegoś sprzeciwu nie odczuwali, to tego nie wiem. No ale na ogół przynajmniej się godzili, przynajmniej dla oka, więc tak całkiem się nie wściekali, jak o tym słyszeli. Co innego, jak się spotykali z faszystami niemieckimi, no to oczywiście, że ich tam nienawidzili, ale tak własnych faszystów to podziwiali i do tej pory podziwiają nawet. Ja nie jestem przekonany, że ta wojna to jest obrona przez Rosję swoich złóż minerałów. Nie. Uważam, że ta wojna, przyczyną tej wojny jest coś takiego jak mocarstwowość. No, mamy dobry przykład, ja zresztą wielokrotnie się na niego powoływałem, kryzys karaibski. Stany Zjednoczone tam się zachowały wobec Kuby, która była państwem suwerennym, mogła się przyjaźnić z kim chciała, nawet z Sowietami, mogła na swoim terytorium instalować broń taką, jaką jej się podobało, ale prezydent Kennedy, wykonując, że tak powiem, politykę mocarstwową, przeszedł nad tym do porządku, nad tymi właśnie tam dyrdymałami suwerennościowymi, bo mocarstwowość pozostaje w sprzeczności z suwerennością. Trzeba tu rozróżnić. Suwerenność to jest zdolność państwa do samodzielnego ustanawiania własnych praw. A mocarstwowość to jest zdolność państwa do narzucania własnych praw innym. O, to jest właśnie. I w 1962 roku prezydent Kennedy zarządził morską blokadę Kuby, żeby w ten sposób zmusić i kubański rząd, i sowiecki rząd do wycofania rakiet z głowicami atomowymi z Kuby. Doszło do kompromisu, jak pamiętamy. Sowieci wycofali swoje rakiety z Kuby, w zamian za co
Amerykanie już bez takiego rozgłosu wycofali swoje rakiety z głowicami atomowymi z Turcji. No więc moim zdaniem przyczyną tej wojny było przekonanie Rosji i Putina w szczególności, że Stany Zjednoczone chcą tutaj zbyt daleko swoją mocarstwową politykę posuwają i że to godzi w interesy rosyjskie. Moim zdaniem taka jest przyczyna tej wojny, co zresztą nawet powiedział papież Franciszek, że przyczyną tej wojny było szczekanie NATO przed rosyjskimi drzwiami, a nie tam obrona jakichś minerałów. Minerały tak czy owak są eksploatowane. Także myślę, że takie są przyczyny przynajmniej wielu wojen. Edward S. Mistrzu Stanisławie, tradycyjne dwa pytania. Pierwsze, czy w Pana ocenie możliwy jest kompromis, a może nawet koalicja Solidarnej Polski i Konfederacji? Nie wiem, nie jestem członkiem Konfederacji ani Solidarnej Polski. W polityce wiele rzeczy jest możliwych. W związku z tym, gdyby jedni i drudzy doszli do wniosku, że dla osiągnięcia jakiegoś celu można przynajmniej czasowo zrezygnować z forsowania innych celów, to taki kompromis byłby możliwy. Drugie pytanie. Podobno policjanci mają znowu protestować. Czy według Pana ta grupa zawodowa ma powody do niezadowolenia? Jak Pan w ogóle ocenia tę formację? Skuteczniejsza jest policja, czy była MO? Miliona czytelników, widzów życzę. Dziękuję za życzenia. No, MO też była skuteczna, jeśli chodzi o sprawy kryminalne, to nie powiem, tam była skuteczna, wykrywali przestępców, nawet takich seryjnych morderców. Przypominam, taki wampir z Gałkówka, była taka głośna sprawa, no to milicja go wykryła. Policja też potrafi pewne rzeczy robić, niestety ostatnio widzę, że koncentruje się na bardziej niż na łapaniu przestępców, koncentruje się na wspomaganiu fiskusa. No to niedobrze, bo to nie po to została powołana, żeby być jakimś takim organem pomocniczym Ministerstwa Finansów, tylko żeby się zajmowała całkiem innymi sprawami. No ale to policja działa w pewnych ramach i tutaj, skoro już Pan mówi o akcji protestacyjnej, to przypomina mi się taka akcja protestacyjna policjantów wtedy, kiedy jeszcze był rząd z obozu zdrady i zaprzeństwa z premierem Tuskiem na czele. Otóż natknąłem się kiedyś na taką demonstrację policjantów. Tam przyjechało ich bardzo wielu i umundurowani byli po cywilnemu. No i stali tam na Alejach Ujazdowskich naprzeciw kancelarii premiera i skandowali: złodzieje! Złodzieje! To mnie zdumiało, bo na całym świecie policjant, jak widzi złodzieja, to go łapie, a tutaj żaden ani drgnął. Widocznie skądś wiedzieli, że tych złodziei łapać im nie wolno, więc tylko głosem sygnalizowali ich obecność. Więc to nadawało temu protestowi policyjnemu charakter groteskowy. Kamil Warsawicz, WRZ. Szanowny Panie Stanisławie, czy Matka Boska będzie nadal mieć Polskę w opiece po tym, jak najlepiej sprzedającą się płytą w naszym nieszczęsnym kraju jest Opus Contra Natura, najnowsze dzieło pana szansonisty Adama Nergala Darskiego? No myślę, że Matka Boska tam przechodzi do porządku nad wyczynami pana Darskiego. Jakby się tak każdy miała przejmować, to już by, nie wiem co, by zwariowała chyba. Matka Boska uważa najwyższy
najwyraźniej, że ma inne zadania i ostatnio przynajmniej pobożni ludzie tak twierdzą, że Matka Boska uratowała nas przed nami samymi, to znaczy przed lekkomyślnym zaangażowaniem się w bezpośrednie wciągnięciem Polski do bezpośrednich działań militarnych na Ukrainie. Mam na myśli sprawę samolotów i ten wybieg pana ministra Rau, który zaproponował, żeby zamiast tego, by Polska za zgodą Departamentu Stanu podjęła suwerenną decyzję i podarowała te samoloty Ukrainie, żeby one przeleciały z Polski na Ukrainę, no to pan minister Rau zaproponował, żeby to owszem, Polska przekaże te samoloty, ale one polecą nie na Ukrainę, tylko do amerykańskiej bazy lotniczej w Ramstein w Niemczech. No i niech Stany Zjednoczone podejmą suwerenną decyzję, co dalej z nimi zrobić. I co wtedy Departament Stanu powiedział, że to nie było konsultowane z nimi, a w ogóle to ten pomysł jest niedorzeczny, a następnego dnia przedstawiciel Pentagonu wyjaśnił, dlaczego jest niedorzeczny, bo jest ryzykowny. No więc widzimy, że nasz najważniejszy sojusznik też nas popychał w stronę maszynki do mięsa, żeby nas wkręcić, ale Matka Boska tutaj nie bacząc, przechodząc do porządku nad wyczynami pana Adama Darskiego, jednak, bo pan Adam Darski też by mógł być wkręcony w tę maszynkę do mięsa. Widać wyraźnie, proszę pana, że te twierdzenia, jakoby miłosierdzie boskie było bardzo duże, bezgraniczne, to coś jest na rzeczy. Nawet pan Nergal korzysta z tego. Zresztą on to jest, moim zdaniem to jest cienki Bolek, bo kiedy potrzebował szpiku kostnego, to się odwołał do wartości chrześcijańskich, a nie infernalnych. On nie wiem, czy sam się uważa, ale jest uważany za przedstawiciela Belzebuba na Polskę, ale kiedy potrzebował szpiku kostnego, no to tam jeszcze przy pomocy panny Rabczewskiej odwołał się właśnie do takich wartości chrześcijańskich, współczucia, altruizmu, empatii i tak dalej. Bo gdyby się odwołał do wartości infernalnych, no to co by usłyszał? Do zobaczenia w piekle, frajerze, jeszcze by dostał kopniaka w sempiternę. I drugie pytanie. Co musiało się stać w TVPiS, że o powyższym fakcie wspomniano w niedzielnym Teleekspresie i nawet pokazano fragment teledysku zespołu pana Nergala? No nie wiem, co się stało. Być może nie mieli lepszego materiału, a być może chcieli pokazać, bo myślę, że TVPiS ma rozmaite zadania, ale głównym zadaniem jest przekonanie obywateli, tych, których da się przekonać, żeby mimo rozmaitych zastrzeżeń jednak na PiS głosowali w przyszłorocznych wyborach na zasadzie mniejszego zła, no bo jak nie będzie PiSu, no to kto przyjdzie? Tusk przyjdzie z Nergalem i dopiero zrobią tutaj sądny dzień. I tym spostrzeżeniem, tym przypuszczeniem kończę ten cykiel pytań i odpowiedzi. Żegnam się z państwem do następnego cykielu.